Walka o Tukepson. Dzisiaj razem z Albertem. Dawno nas nie było w podróży. Dzisiaj jedziemy do Grójca, by przetestować tam sobie kebab. Prawdopodobnie Seven Star, bo ten kebab akurat największą liczbę opinii. Według Google 210 tych opinii, 5-0, także myślę, że zobaczymy, co po prostu tam jest dostępne. Już jesteśmy w Grójcu. Prawdopodobnie ten kebab Seven Star. Kto z tych okolic, czyli z Grójca, ogląda filmik, może polecić też coś. Może jak będziemy następnym razem, to odwiedzimy. A ja mówię, bo dzisiaj ten lokal akurat wybrałem ze względu na liczbę ocen Google. Przejażdżka po Grójcu, za okno samochodu, możecie sobie zwiedzić miasto. Jesteśmy już w lokalu, możecie zobaczyć, tak wygląda ulotka. Za chwilkę wam pokażę jeszcze, jak lokal wygląda z zewnątrz. 24 godziny, siedzimy na zewnątrz, dość sporo miejsca, tak samo na zewnątrz, jak i w środku, także to pierwszy plusik. Tak wygląda lokal. My akurat na dworzu sobie siądziemy, kebab Seven Star, 24 godziny. Ja zamówiłem za 10 zł mięso mieszane z serem. To pozycja. Albert za 14, tak? No, drugi. Dobrze, będziemy mieli porównanie. Tak jak mówiłem, za 11 zł cienkim cieściem mięso mieszane, sos ostry, dodatkowo złotówka ser. Czyli normalnie 10, ale z serem 11. Alberta za kwotę... Też 14, pod serem 15. 15 zł. Pierwsza uwaga jest taka, że za 10 zł kebab jest duży. W menu opisane dwa rodzaje mięsa, baranina i kurczak. No, baranina w cudzysłowie, tak jak zawsze, to o tym wspominam. Niemniej jednak mięso na bieżąco ścinane. Zamówienia tego typu mają to do siebie, że nieoficjalnie mówi się na nie maciugi. Maciugi z tego względu, że są długie i cienkie. Niczym maczugi oczywiście. To zamówienie wygląda właśnie w ten sposób. Co mogę powiedzieć? Pierwszy gryz wyczuwany kurczak bardziej niż to drugie mięso. No i wizualnie, tak jak mówiłem, sprawia to wrażenie bardzo potężnego kebaba za 10 zł. Porcja jest solidna. Albert zamówił ostry sos, mówi, że... Jest łagodny, można zobaczyć. Jest łagodny, a chciałem sam ostry. Znajduje się jeszcze ser. Teraz to wyczułem. Myślę, że w fajny sposób dopełnia smak tego kebaba. Jak na razie stosunek mięsa do surówki jest dość spory, jeśli chodzi o dokładnie to zamówienie, bo myślę, że 70 do 30 za gablotku. Te warzywa wyglądały świeżo, poukładane ładnie, także to na plusik. No i w tym zamówieniu górę, jeśli chodzi o mięso, bierze kurczak nad tą a la baraniną. Bardziej jest wyczuwalne z warzyw. Tutaj wyczułem pomidorka. Niestety w końcowej fazie te kebaby są jeszcze opiekane, przez co warzywa są tak samo ciepłe jak reszta zamówienia. To zamówienie było bardzo rozgrzane przez opiekacz, ale myślę, że w kategorii tych kebabów, które ostatnio nagrywałem, tutaj cena jakoś wypada lepiej. Podobny jest do tego z Siedlec, który nagrywałem, kto nie widział restora Siedlce, ale ten jest większy, no i przede wszystkim smaczniejszy i przyrządzony prawidłowo. Zgodnie z Albertem stwierdzamy, że jednak ostry sos jest tutaj minusikiem leciutkim, ale całość zamówienia w mojej ocenie jest dobrze. 6 na 10, niczym nie wyróżniający się w smaku, ale przyrządzony dobrze. Po prostu tak, jak powinno być. 6 na 10 będzie końcowa ocena. Widzimy się jeszcze w podróży. Zapraszam na Instagram kepsy6000, facebook.com kepsonpoland. Cześć.